No hejka, tu Dino. Witam w poradniku Warzone DMZ dla kompletnie początkujących i nowych graczy. Zacznę od tego, czym jest Warzone. Warzone to jakby jedno środowisko z trzema różnymi grami. Battle Royale i DMZ, które są darmowe. I płatną grą Modern Warfare 2 z klasycznymi trybami multiplayer. Gry są ze sobą połączone. Mają wspólny karnet bojowy, bronie, wyposażenie taktyczne, atuty. Kupno MW2 nie da ci przewagi w darmowych trybach, jak na przykład ekskluzywne bronie, które są mocniejsze. Jedyne co możesz zyskać to czas. Szybciej wylewelujesz bronie i wykonasz wyzwania kamuflaży. Oczywiście, jeśli zależy ci na tym, aby twoja broń błyszczała jak chrząska w Salsesonie. W Battle Royale i DMZ wbicie niektórych broni na złoto może być frustrujące, gdy będziesz musiał zabić kogoś 10 razy opierając broń, wykonać zabójstwo z bliska, czy strzelając z biodra. Jeśli chodzi o arsenał w MW2 i Battle Royale, tworzysz sobie zestaw uzbrojenia. Masz dwa sloty. Jeden to broń główna, drugi dodatkowa. W broni głównej masz do wyboru 8 kategorii, spośród których wybierasz broń. Broń dodatkowa to tylko 3 kategorie, w tym pistolety. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś miał dwie bronie główne. Wystarczy zaopatrzyć się w atut przesada. I możesz latać na przykład z dwoma karabinami szturmowymi. Tak przy okazji, jeśli zastanawiasz się, jak używać dwóch pistoletów naraz w obu dłoniach, to jest to dodatek do rękojeści o nazwie Akimbo. Wystarczy go odblokować i dodać do broni w rusznikarzu. W MW2 zestaw uzbrojenia wybierasz na początku meczu lub po każdym odrodzeniu. W Battle Royale musisz zadowolić się tym, co znajdziesz na mapie. A jeśli chcesz mieć broń ze swoimi dodatkami, możesz kupić ją w sklepie. Dostajesz wtedy główną broń z wcześniej stworzonych zestawów. Aby mieć cały zestaw wraz z atutami i granatami, musisz oczyścić twierdzę i wyciągnąć swój zestaw z takiej skrzynki, którą trzeba rozbroić. Lub poczekać na zrzuty wypadające w późniejszym etapie rozgrywki z samolotu. Złote paczuszki. W DMZ natomiast masz 3 ubezpieczone sloty na bronie, z czego dostajesz na początek jeden, a 2 odblokowujesz wykonując misję. Levelowanie broni różni się od poprzednich odsłon Call of Duty. Bronie są od siebie zależne i połączone ze sobą w takim jakby drzewku rozwoju. Aby odblokować na przykład K-174U, musisz jechać po kolei przez wszystkie bronie przed nim. W tym wypadku trzeba spełnić warunek, aby dostać K-107-62, który należy wylewelować na wymagany poziom, aby dostać K-105-45 i tym wbić znów poziom, aby dostać K-184U. Jeśli chodzi o dodatki do broni, jest podobnie. Aby odblokować celownik X, wbij broń Y na poziom 10 na przykład. Plus taki, że dodatki odblokowane raz zostają już na zawsze i nie trzeba tego robić dla każdej broni osobno. Atuty, czyli specjalne pasywne umiejętności podnoszące twój potencjał bojowy. W trybie multiplayer wybierasz zestaw atutów składających się z 2 atutów zwykłych, działających przez cały mecz, dodatkowy atut, dający lepsze bonusy, uaktywniający się, o ile dobrze kojarzę, w 1/4 meczu. I ostateczny atut najmocniejszy, który się uaktywnia w połowie meczu. Battle Royale, jak wcześniej mówiłem, jedyną szansą, abyś miał swoje atuty, to przechwycenie swojego zrzuta w twierdzy ze skrzynki lub z paczki w późniejszej strefie. W DMZ dostajesz losowe atuty za serię eksfiltracji. Po każdej śmierci twojego zespołu licznik wraca na zero. Możesz mieć maksymalnie 10 atutów. Teraz skupiając się wyłącznie na DMZ, powiem ci, o co tu chodzi i jaki jest cel. Otóż nie ma odgórnie narzuconych celów jak w BRC, że ostatni bumble na mapie wygrywa. Możesz polować na graczy, wykonywać misje, kontrakty lub się wałęsać gdzie popadnie. Jednak niezależnie do której grupy się wpisujesz, wszystkich łączy jeden wspólny cel. Przeżyć za wszelką cenę i gdy radioaktywny pył zacznie się rozprzestrzeniać, uciec z Almazara niczym szczur z tonącego statku.
Przed rozpoczęciem gry wybierasz misję. Możesz mieć aktywne 3 misje naraz. Jeśli grasz z 3 ziomkami, twoja drużyna jest jak jedna osoba. Wszystko co robią członkowie zespołu ma wpływ także na cele twoich misji. Jeśli masz do zabicia 10 wrogów w konkretnym miejscu, zaliczać ci będzie kile kolegów. Lub gdy masz eksfiltrować się z dyskami twardymi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je nosił ze sobą twój ziomek. Wszystko idzie do jednego gara, więc pamiętaj, gdy będziesz chciał upchać 6 nagród za serię w swoim plecaku. Następnie wybierasz mapkę, do której chcesz trafić. Na ten moment jest to główna mapa Almazra i budynek 21, który uaktywnia się w weekendy i potrzebna będzie ci karta dostępu, aby się tam dostać. Teraz możesz wybrać wyposażenie. Jeśli chodzi o taktyczne, ofensywne i ulepszenie polowe, to są darmowe. Schowek na broń pozwoli ci przechować 20 tak zwanych kontraband. Są to bronie, które możesz zdobyć po martwych graczach, kupując w sklepie, otrzymując jako nagrodę za misję lub ze skrytek porozrzucanych na mapie. Nie można ich modyfikować. U góry masz też ubezpieczony slot. Tam znajduje się twoja najpotężniejsza broń. A to dlatego, że wybierasz sam, którą chcesz używać i w rusznikarzu dobierasz najlepsze dodatki. Gdy stworzysz swoją wymarzoną konstrukcję, możesz ją zapisać jako schemat i ponownie wczytać jednym kliknięciem. W przypadku śmierci, utraty swojej broni na polu bitwy, slot zostaje zablokowany i odliczać będzie czas, jaki pozostał do odnowienia slota. Jeśli chodzi o przechowywanie rzeczy, to masz schowek na 20 kontrabandowych broni i schowek na 20 kluczy. Nadmiarowe rzeczy zabrane podczas rozgrywki są zamieniane na skrócenie czasu odnowienia ubezpieczonego slota, expa i inne punkty. Oczywiście na następną rozgrywkę zostaje też to, co masz na sobie, czyli kamizelka, maska przeciwgazowa, nagroda za serię i samoreanimacja. Do rozgrywki trafia 30 graczy w maksymalnie 3-osobowych drużynach. Wszyscy startują z losowej pozycji. Na mapie oznaczone są kontrakty w postaci zielonych telefonów, czyli główne źródło dochodu. Jeśli chcesz więcej szczegółów na temat każdego z nich, link do filmu o kontraktach znajdziesz w opisie. Na mapie są też wieże BSP, stanowiska przeciwlotnicze, twierdze i inne pomniejsze miejscówki. Jeśli chodzi o najważniejsze, to jest to radioaktywna strefa. Tam znajduje się jeden z bossów, czyli chemik, i potrzebujesz maski przeciwgazowej, aby się tam poruszać, inaczej zginiesz. Druga strefa, z taką żółtą teczką, tam możesz swobodnie się poruszać i też znajdziesz tu bossa. Kolos z działkiem minigun. Najważniejsze punkty na mapie to wyjścia ewakuacyjne. Czas rozgrywki jest ograniczony i po upływie czasu wyświetlanego pod minimapą radioaktywny pył zacznie się rozprzestrzeniać, aż pochłonie całą mapę. Zanim to się stanie, musisz w punkcie ewakuacji wezwać śmigłowiec. W tym momencie gra czasem robi się intensywna. W górę leci zielona raca i wszyscy ją widzą z bardzo daleka. A że gracze to trolle, to będą chcieli ci popsuć zabawę, gdy będziesz czekał na helikopter. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy. W skrócie, lądujesz w Almazra, robisz to, na co masz ochotę i się stamtąd wydostajesz. Po specjalistyczną wiedzę odnośnie żółtej walizki, mapki z miejscami na klucze, które zdobędziesz podczas rozgrywki, odsyłam cię do innych filmików na moim kanale. Dziś to wszystko. Narka!